Cześć, hej, siema. Witam Was w kolejnym odcinku z Ojca Chrzestnego 2. Będziemy sobie dzisiaj kontynuować przygodę w tej właśnie grze. Postanowiłem w ogóle zrezygnować z gry na padzie na rzecz właśnie gry na klawiaturze i na myszce, ponieważ no nie chcę się zbytnio co chwilę przesiadać na jedną z... No, nie chcę się po prostu co chwilę zmieniać pada, klawiaturę na myszkę i z powrotem, jak będę chciał jeździć samochodem albo strzelać. Odnośnie od tego właśnie, co będę chciał robić. Dlatego stwierdziłem, że wybiorę sobie tylko i wyłącznie mysz i klawiaturę ze względu na to, że jeździ się samochodami w miarę dobrze, aż tak to nie przeszkadza, a jednak przy strzelaniu to jest wielka różnica. The key to success is intimidation. A dead man is useless to us, but turn up the pressure and you'll have the upper hand. Everyone's got two points. The point that he'll break and the point he'll fight back. Pressure a man past his breaking point and he'll do whatever you want. Getting him there takes some creativity. Throw him around maybe. Show him the view. And with some men, the more you push them, the more... Don't come any closer, Mac. Dobra. Mamy jakieś tam pierwsze podstawy. A, dobra, czyli właśnie teraz musimy chyba zastosować. Members only. Oh, you got it coming. What the fuck? This way. Lights out. All right, Mac, I give up. They don't have to die. Fight! If you don't let me back there right now, I'm gonna cap you in the knee. And guess what'll happen if you refuse a second time? All right, I'll let you in. Asshole. Dobra, wbijamy. Aha, no to tak. Tak jak myślałem. A pikantnia na górze to jest tylko jakaś tam przykrywka pod to, co się dzieje w podziemiach. Let me guess. You're here to negotiate a deal. That it? No one runs a racket in this city without giving me a cut of the action. Got it? Never. This racket belongs to me. Got it? W przypadku szefu. Dobra. Oh no! Lay off, man! This is the last straw. Don't look at him, he's toast. You can talk to him now. Give in. But don't hold out on me, motherfucker. Give me what I want, or it might be your body on the floor next time. You got it? All right. You want this place, it's yours. The lifeblood of organized crime is our rackets. Rackets are where we make most of our money. Control one, and it'll pay you every day. But each racket is part of a bigger business. We call this a crime ring. There are all kinds of crime rings out there. Prostitution, gun smuggling, chop shops. And each one is made up of two or more rackets. Whoever controls every racket in the crime ring is going to be flush with cash. But more importantly... No dobra. Mniej więcej już czaję, na czym to polega. O, Silverbaker. Aha, okej. Okay. Czyli każda szamelina musi jakoś tam mieć ochronę. Tylko teraz pytanie. Da, póki co nie będziemy sobie jakby żałować na tej ochronie. Lepsze moim zdaniem jest zatrudnienie większej ilości ochroniarza, aniżeli przychodzenie tu co 5 minut, żeby... Co tu się dzieje? A, dobra. Spadam stąd. Lepsze zatrudnienie zawsze chyba większej ilości ochroniarza, aniżeli tutaj przyjeżdżanie co 10 minut, żeby naszą Melinę ochronić. O, widzę, że tutaj jest Frank, także porozmawiamy sobie z nim. Gdzie on tam biegnie? Frank, chodź tu. Yeah, the pussy here ain't bad. But if I was running the place, it'd be making 10 times what it's pulling in now. It's got potential. Like you. You're real boss material, Dominic. What's your next move? I want to bring in more income. Keep this place guarded. And take Carmine down a few notches while I'm at it. That's a good plan. Yeah, be an earner. Best bet is to launder some money through a legit business. A bar, a restaurant, a whatever. Cut a deal with a shopkeeper. He'll throw a little your way, and you'll get a bigger cut from your rackets. You worked with the Rosado brothers back in Clemenza's day. What do you know about them? They used to be friendly to us. But Tony always thought he deserved more. Him turning, I can understand. But Carmine, he's a stupid fuck. Must be out of his mind if he thinks he can be a Don. Anything else you can tell me? Sure, but keep this between you and me. I don't like what's happened to this city. I work with Don Vito, I work with Clemenza, and I don't have to tell you, they deserve respect. But it's like these last 10 years, they don't mean nothing.
My gang's across the bridge, scraping by, and the families here recruit scum. They recruit filth. They got no respect for how we do business. It ain't right. Extortion used to be an enforcer's game, hitting up merchants for spare change. Today, the stakes are higher. You already know the basics. Find the small store and rough up the owner. He'll pay you what he can. It's not much, but every little bit counts. Here's the important part, though. Once you control a place, it acts as a front. Fronts can launder money earned from your rackets. Each one you control gives you a bonus to your entire income. Póki co, takie moje pierwsze wrażenia z tej gry są takie, że jest tutaj wiele, znaczy gra jest bardziej rozbudowana, zdecydowanie bardziej rozbudowana i zdecydowanie więcej rzeczy można w niej robić niż w Mafii dwójce. I przez to zapowiada się bardzo ciekawie, jestem bardzo ciekaw właśnie, jak to wygląda, bo tak naprawdę teraz znajdliśmy się tylko w suchej teorii. Zobaczymy zaraz, jak to śmiga w praktyce. Widzę, że trzeba przejmować jakieś tamte meliny, tylko czy to też są... Tak, to też jest jakaś melina, w sensie... Jakiś tam biznes, który możemy sobie przejąć. Nie, to jest chyba ten taki sklepik, coś takiego. A, egzekucja. Ale śmiesznie im twarz wykrzywia, jak tam ich nawalamy. Dobra, on go sam pokonał. No dobrze, ale gdzie jest ten gościu, który... Aha, tutaj, dobra. Dobra, kolejny załatwiony. O, szkody materialne dla tego ziomka są słabym punktem, jakby. Dobra. Okej, rozwalmy trochę to miejsce w takim razie. Czy to wystarczy? Tak, to wystarczy, ale jeszcze troszeczkę można sobie coś tu uszkodzić, bo dostaniemy wtedy większą działkę. No to już zbytnio nic chyba nie mogę uszkodzić. No dobra, okej, to tyle chyba wystarczy. Weźmy go jeszcze sobie... Albo dobra, już niech będzie, bo nie chcę też przesadzić, bo potem by trzeba było drugi raz tutaj w to miejsce przychodzić i robić dokładnie to samo. No dobra, fajnie. Czyli to działa na takie zasadzie chyba czystego pobierania haraczy. A nie, jednak Appliance King też jakby to jest jakby typowo nasza. Weźmy sobie dwóch na razie ochroniarzy, niestety na większą ilość nas nie stać w tym momencie. Niestety. Boję się właśnie, że może być duży problem z tym, że w momencie, kiedy tych ochroniarzy będzie zatrudnionych zdecydowanie za mało, tak na przykład dwójka to nie jest zbyt duża ilość. Dobra. No, dwójka to nie jest zbyt duża ilość i może właśnie stać się tak, że często będziemy musieli przyjeżdżać tutaj, żeby interweniować. Gdy jakaś tam inna rodzina, typu na przykład Rosato, będzie chciała sobie to miejsce przejąć. A wiadomo, jakby było tych strażników więcej, to najprawdopodobniej by sobie... A mogę z nim pogadać? Nie. Jakby była większa ilość tych strażników, to najprawdopodobniej by sobie poradzili właśnie, a tak to... Tak to może być różnie, prawda? Muszę koniecznie sobie zatrudnić gościa od sejfu, bo z tego co widzę to... Weźmy sobie może pistolet. A nie, to jest widok Dona. Pistolet chyba jest na kółku, prawda? Prawda. Dobra. No, także większa ilość ochroniarzy najprawdopodobniej sobie nieźle całkiem poradzi, tak? A gdzie ten gościu? On gdzieś uciekł? Gdzieś ucieka. Aha, dobra. Weźmy sobie na zigiwerę, schowajmy. I ja spadam na dół w takim razie. Dobra. Nie, na górze chyba jeszcze. Czy ja coś przeoczyłem w ogóle? Bo naokoło pobiegłem niechcący jeszcze raz. A on jest wyżej. Aha, wyżej bieg, dobra. Wow. Dobra, wejdźmy sobie na górę w takim razie. Nie osłona, tylko wbijaj na górę. Wejdź, dobra. Na szczęście chyba goście zaskryptowane na zbytnio nie może uciec, tak mi się wydaje. Aha, tam jest w ogóle, aha, to spoko.
Kurczę, cały czas mi się mylą przyciski jeszcze. Dobra, weźmy sobie. Tak, no dobra, weźmy go trochę, może pobijmy. Dobra, niech będzie, tyle wystarczy. They're doing a shitty job. You deserve better. Capisce? Okay, I'll pay. You just gotta promise to leave me alone. No dobra. Jest to trochę brutalny świat, no ale jak to w mafii bywa. Dobra, mamy łączny przychód trochę większy. Możemy sobie zatrudnić trochę bodyguardów. Na razie ja nie będę jakby oszczędzał, także ile będę mógł, tyle właśnie ochroniarzy, że będę zatrudniał. Żeby tylko nie wychodzić na jakiś tam minus. Bo wiadomo, to chyba to było bez sensu, prawda? Dobra, musimy znaleźć teraz telefon. I najprawdopodobniej do kogoś zadzwonić, albo ktoś zadzwoni do nas. Bardziej nawet obstawiłbym to drugie. Tylko teraz pytanie, gdzie tutaj może być telefon? Bo on na pewno nie jest oznaczony nigdzie na minimapie. A teraz chodzić po całym mieście i go szukać. O, już dobra, już widzę. Okej, nie było w ogóle pytania. Dobra. Hello, Dominic. It's Michael. Meet me back at the compound. We need to talk about Carmine Rosato. O, okej. Czyżby jakaś gruba akcja się szykowała już na początku? Tak wiem. No, ja nawet nie wiem w ogóle, jak ten koleś się nazywa. Nie wiem, czy już to mówiłem, ale chyba tak przy tym odcinku, że żeby właśnie zatrudnić potem jakiegoś innego członka rodziny, w momencie, kiedy już nie ma miejsca, żeby właśnie zatrudnić go tak bezpośrednio sobie, trzeba pozbyć się właśnie jednego z naszych obecnych członków rodziny za pomocą po prostu zwykłej likwidacji. Trzeba go po prostu zabić. I to tak średnio mi się podoba, no ale tak to działa niestety. Wiadomo, jakieś tam to drzewko rodziny jest dosyć ograniczone, no nie jest jakieś tam wielkie. No i niestety tak to musi potem działać wszystko. Dobra, porozmawiamy sobie z Michaelem. Myślę, że Carmine finally getting the message that you're boss of this city, not him. He's getting the message all right, loud and clear. I just hope I've put enough guards at my new places. Keep them defended, Dominic. Carmine will try to take them back sooner or later. I know, but I don't want to be spread too thin. If Carmine's planning what I think he's planning, then I'm gonna need more muscle, another soldier. I agree. Frank will probably know some good places to find a recruit. Make sure to get someone whose skills complement your own. Don't ever assume your enemies will stay still. They're always planning, just like us. Having another soldier will give you an edge over whatever Carmine has up his sleeve. In this life, there's nothing more important than family. Whenever you have the chance to expand your family, consider what specialties you might need. Arsonists and demolitions experts are your firepower guys. One will burn a place up, the other will bring it down. Bruisers are your muscle. They can take out guards and intimidate any nosy witnesses. Safecrackers and engineers are your keys to the city. Whether it's picking locks or cutting down fences, these guys get you in. And don't forget about medics. No i całe szczęście taka opcja jest, bo ja z tego co kojarzę to... Moment, sobie zobaczę, gdzie ja w ogóle muszę podjechać. Aha, dobra. Całe szczęście, że w ogóle taka opcja jest. Może jeszcze najpierw, zanim to powiem, to porozmawiam sobie z Frankiem, bo widzę, że też mogę. It's time to add some fresh blood to the family. Another soldier already? Michael must be serious about hitting Carmine. That's great news. You'll need the extra muscle. Believe me. I'm gonna need someone with the right skills. Any specialties I should be looking for? It depends. You want firepower? You should recruit an arsonist or a demolitions guy. If you want someone who's good outside of a fight, maybe an engineer or a safecracker. But you can't go wrong with a doc or a hitman neither. I only want the best, Frank. You know New York better than anyone. Where can I find the top guys? Yeah. Associates will hang out at any of your businesses, hoping they get noticed by you, capisce? So go back to your turf every now and then and see who's around. Of course, there's the occasional lone wolf, too. Always keep your eyes peeled for guys who want to join the family, Dominic. No dobra. Czyli właśnie tam na mapie jest zaznaczony krzyżyk koło naszej meliny. Jednej z naszych melin, bo jeszcze trochę tego mamy.
No właśnie, miałem mówić o tym, że dosyć fajne jest to, że jak awansujemy jednego z członków naszej rodziny, na przykład właśnie na kapo, to on zyskuje dodatkową umiejętność, najprawdopodobniej nawet taką, którą sami sobie wybierzemy. To jest spoko, bo z tego co pamiętam, to my możemy ze sobą brać tylko jakąś tam ograniczoną liczbę naszych członków rodziny. No i czasami, gdy potrzebujemy właśnie kilka zdolności, to z któreś musimy zrezygnować na rzecz właśnie jednego z członków. A tak, to jak członek jakby posiada kilka umiejętności, to no to nie musimy rezygnować z żadnej z nich. That's why I need someone good. Yeah, I'm ready for something new. What do you need to know about me? You got any skills I should know about? I'm skilled at demolitions. You want something blown up or torn down? I'm your man. No dobra, czyli tego właśnie gościa potrzebujemy. Więc bierzemy go od razu chyba. Gonna do some business? I like you. You're in. Welcome to the family. Chociaż wydaje mi się, że gościu jest trochę bez jaj, wcześniej czy później będzie trzeba go po prostu usunąć z rodziny. A tu jest właśnie konsiliere, tak myślałem. Czy jakby prawa ręka bossa rodziny. Dobra, mamy jeszcze, widzę, jeden biznes, karmanie do zatu do przejęcia. Aha, dobra. Dlatego myślę, że trzeba to po prostu raz, dwa, trzy zrobić. A potem mamy przyjąć jakby chyba główną siedzibę rodziny Carmine Rosato, tak mi się wydaje. Ale to póki co przejmijmy sobie tutaj tą posiadłość, jak już jesteśmy w pobliżu. Będziemy mieli tak to jakby cały krąg na miarku zajęty. Tylko teraz pytanie, czy ja jak przejmę właśnie... Boże, jak tu się wchodzi do tego? Czy jak przejmę cały jakby tutaj krąg należący do Carmine Rosato, to czy potem pojawi się kolejna rodzina, czy już będziemy musieli się przenieść do kolejnego miasta? Dobra. I okej, wbijam do środka. Tylko ciekawe, czy tutaj się da w ogóle. Nie da się, trzeba z drugiej strony. Fuck. Was dwa objechałem dookoła ten budynek i nie mogłem tutaj wejść. No, welcome, za sobie. Przejmiemy tą posiadłość. O, widzę, że tutaj fajny klub. Dosyć. Dobra. Niech oni się tam zajmują tymi gościami, a ja bym sobie tutaj pogadał z tą babeczką już. Dobra. Listen, sugar. I don't want to get any rougher with you than I have to. So let's make this fast, okay? Pay up. Forget it. I ain't scared of you. No, zobaczymy. Myślałem, że z kobietą pójdzie trochę łatwiej i nie trzeba będzie jakoś mocno bić. Ale widzę, że średnio. Nie, no nie wierzę po prostu. Nie, no moment, ja chcę to schować, ej. Nie będziemy tutaj nic podpalać, a w ogóle nawet nie wiedziałem, że mamy jakieś mołotowy tutaj. Wymuśmy sobie. I'll pay. Just please, leave me alone. No i mamy. Empire Room jest pod naszą kontrolą. Trzeba będzie sobie tutaj zatrudnić zaraz jakiś... O! Zatrudnić sobie jakiś ochroniarzy. Niestety nie stać na nas zbyt wielu, ale trudno już. Ile można, tyle można, zawsze coś, prawda? No dobra. I w takim razie wypadałoby... Tutaj mogę sobie zagrać? Tak. Myślałem przez chwilę. Póki co możemy sobie jakieś... Nie ma właśnie 4-osobowego samochodu. Dobra, śmigniemy sobie tylko z jednym z naszych członków do tej ostatniej posiadłości, którą musimy przejąć. Zobaczmy w ogóle mapę. Jak to się włącza mapę teraz? Aha, dobra, nieważne. No dobra. W takim razie śmignijmy sobie tam. To jest chyba właśnie ta główna posiadłość rodziny Carmine. Wsiądziesz dzisiaj? Czy tak średnio? Może teraz? Dziękuję bardzo. Dobra, jedziemy sobie przejąć tę ostatnią posiadłość, tak jak już powiedziałem kilkukrotnie. Ciekawe, czy nam się coś... Bo tam coś było odnośnie kastetów. Ciekawe, czy nam się odblokują po tym jakieś nowe bronie. Może nowy obszar w grze.
Z tego co pamiętam, to bardzo fajnie i tak klimatycznie było w Miami. Na Florydzie. O, nawet otwarte, proszę. A jednak nie otwarte. No właśnie, tak mi się coś kojarzyło, kurczę, że będziemy musieli tutaj użyć właśnie tego nowego członka naszej rodziny do wysadzenia bodajże jakichś tam drzwi, żeby dostać się do tego pomieszczenia, ponieważ jest ono zamknięte, co jest dość dziwne, bo w środku jest zapewne niezła imprezka, więc... Więc dziwne by to było... No, wspaniale, tylko gdzie jest ten koleś? No. Więc jakoś ludzie musieli się dostać do środka, a ja muszę specjalnie drzwi wysadzać, żeby się tam dostać. No ale to szczególnie ważne. Dobra, paka zamontowana. Tylko żeby odbiegł i nie zginął. Bo nawet nie wiem, gdzie jest w tym momencie ten nasz lekarz cały. Uff. Nie wiem, czy zdążyłem, czy nie. Chciałem szybko kliknąć, bo bałem się, że wybuchnie koleś. Dobra. Ciągam się jeszcze mylą przyciskiem, a to, że byłem przyzwyczajony trochę do sterowania... na padzie. Dobra, tu nic nie ma. Lecimy sobie dalej. Oho, zaczyna się. Chyba na zewnątrz. Da. Pierwszych dwóch załatwionych. Wow. No, nie jest tak łatwo. Tylko, że nie zginął jeszcze. Ledwo żyje. Bo właściwie to gdzie oni są, ci moi ludzie, i czemu mnie nie uleczą, bo przydałoby się. Dobra. Mamy całkiem niezły pistolet, także... Nie wiem skąd go mam, ale Magnum jest jak najbardziej na propsie, widzę. Dobra. Czy uważasz, żeby nie zginąć teraz? No, wychyl się, tylko tak troszeczkę bardziej, bo widzę, że ciężko cię trafić. Chyba się udało jakoś. Dobra. Weźmy sobie Thompsona. Wow. Dobra, kolejny dwóch zdjętych. To jest coś... Może... O właśnie, trochę mnie uleczyło. I tutaj też mnie trochę uleczy. No powiem szczerze, tam w pewnym momencie było dosyć blisko, bym zginął. Dobra. Tu już nikogo nie ma. Tu jest tylko ta... Główna babka jakby. I skąd oni się wzięli jej? Wow, co to było? Bliska śmierć, okej. Okay. Lekarz może cię zaanimować, gdzie znajdzie czas. No i teraz, żeby znalazł ten czas, nie? 20 sekund zostało. On już prawie zginął. No szybciej, szybciej, stary, dawaj. Ale oni w ogóle spadli z nieba, nie wiem czy zauważyliście. To była jakaś masakra. To było bardzo dziwne, naprawdę. Dobra. Pozamiatane. Znowu się pomyliły przyciski, przepraszam. Muszę się ciągle tego jeszcze nauczyć. Co gdzie jest? I've seen worse than you. Tam chyba jeden z moich ginie, no właśnie. Muszę w takim razie im pomóc też. I za chwilę się tą babką zajmiemy. Gdzie on jest? Dobra. Ale skąd się w ogóle biorą? Oni się pojawiają w ogóle z nieba, przecież jak... Przechodziłem sobie tutaj, to w ogóle ich nie było, a teraz nagle się pojawili, nie wiem skąd. Tak? Tutaj już widzę, że dostaniemy sporo kasy, bo 2200 to będzie mieć na padu ładnych ochroniarzy.
Take it! Each crime ring you control gets you one step closer to the top. More importantly, you receive a bonus, like armored vehicles or brass knuckles. But if you lose just one racket in the crime ring, that bonus is gone. To keep a place from falling, you can pay men to guard it. You can also send a family member there for defense. A made man is as strong as several guards, but while he's away, he can't be part of your crew. Of course, what goes for you goes for your enemies. If they have a bonus that's making your life miserable. No dobra, kolejne jakieś tam tutoriale. Premia, aha, czyli... Czyli te kasty to oznaczały po prostu to, że jakby przejmiemy sobie jakiś tam przestępczy krok w tej okolicy, to nasi żołnierze będą jakby silniejsi w walce wręcz, co jest całkiem spoko. Zawsze to przyda, bo w tym momencie widzieliśmy, że dosyć szybko ginęli, chociaż tu już w rachubę weszły spluwy. Tu da się chyba... O, wyjść? No dobra, trochę się w ogóle dziwnie czuję, bo ta gra jest podobna jak Sleeping Dogs, chociaż nawet bardziej niż Sleeping Dogs, bo już całkowicie opowiada się sama, jest bardzo dużo cutscenek, bardzo dużo przerywników, cały czas ktoś z nami chce porozmawiać, cały czas nawet członkowie naszej rodziny z nami rozmawiają. Dobra, wyślemy sobie w takim razie do Sweet Life Berkeley obrońców. Usunąć. Tak. I tak samo. Tak. Dobra. Wyślij. Niech tam sobie poradzą w takim razie. A ja w tym momencie będę się z wami żegnał. Tak jak powiedziałem, trochę dziwnie się czuję, bo nawet nie mam zbyt dużo okazji do powiedzenia czegokolwiek. Tak jak powiedziałem, bardzo dużo cutscenek, bardzo dużo tych przerywników. No dobra, mam nadzieję, że ogólnie gra jest spoko i wam się podoba, dlatego zapraszam was na kolejny odcinek. W tym to już by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia, hej!